Aha, to jest. Toto wraca z promocjami powitalnymi dla nowych graczy dzisiaj. Złotóweczkę, jedną złotówę zetunie zetę. Możesz zamienić na złotych 200. Grając za złotówkę, zwycięstwo Realu Madryt, Galacticos, Królewscy, wiesz o co chodzi. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej, jest to promocja dla każdego nowego gracza w eToto. Do tego przejdziemy zaraz, witam serdecznie na kanale, obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś. A jak już jesteś, jak już wpadłeś, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie każdemu z osobna, kto klika, naprawdę fajne wyniki ostatnio. Pcha to wszystko do przodu, dzięki piękne. Zanim przejdę do samych kuponów, oj, jest dzisiaj Ako od Dawida na 40 tysięcy złotych. Zanim do tego przejdę, powiem o promocji powitalnej, bo może ktoś zechce zamienić sobie złotówkę na złotych 200 w eToto. Odpalimy jakiś konkurs i przejdziemy na spokojnie do kuponów. Jeżeli ktoś chcesz, to skipuj, nie ma najmniejszego problemu. Ja już od razu, żeby nie przedłużać, zacznę o tej promocji powitalnej w eToto. Jest to promocja dla każdego nowego gracza, który założy sobie konto właśnie w eToto z linku, który znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Pierwszy komentarz pod filmem jest podpięty, bez problemu to znajdziesz. Zakładasz sobie konto, jeżeli chcesz skorzystać z promocji na mecz Realu Madryt. Zakładasz to konto, weryfikujesz, bo to zawsze się robi i trzeba zrobić, i musisz zrobić minimum 50 zł depozytu do 200, to jest taki przedział, 50-200, ten przedział Ci zapisuje do promocji na mecz Realu i Ty możesz od razu z dwóch promocji naraz skorzystać, bo tak jak teraz widzisz, to eToto jest na tyle szlachetne, że trzy Twoje depozyty podwoi, więc jeżeli mamy tu jakiegoś mocnego gracza, który chce trochę więcej w Pitosu wrzucić, a nie ma konta w eToto, to zakłada sobie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i wpłaca na przykład 200, nie? Dostaje od razu w ramach podwoi za pierwszy depozyt dodatkowe 200 na grę i z konta depozytowego, czyli tak zwanego głównego, trzeba zagrać zwycięstwo Realu Madryt za złotówkę. Taka osoba, która wpłaci 200 zł, żeby skorzystać sobie z maksimum tego podwojenia na pierwszym depozycie, też może z tego skorzystać. I grasz taki kupon za złotówkę i czekasz. No jeżeli ten Real Madryt dzisiaj z Majorką wygra, no to w przeciągu 48 godzin dostaniesz 200 zł na grę na swoje konto gracza i masz dobę na wykorzystanie tego, więc warto tutaj zastanowić się, jeżeli nie korzystałeś, w mega skrócie, jeżeli nie korzystałeś z eToto. Pierwszy krok, założenie konta w eToto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Oczywiście weryfikacja konta gracza i wpłata na minimum 50 zł, ale pamiętaj, żeby Ci to nie uciekło, podwajają depozyt numer 1 do 200 zł. No i z tych 50 zł, czy tam 200, które wpłaciłeś, ładujesz po prostu Real Madryt. Jeżeli wygrają z Majorką, dostajesz 200 na grę, jakoś w przeciągu 48 godzin, czyli po weekendzie, czyli będziesz miał kasę na europejskie puchary. Dobra sprawa. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście szybki konkurs. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, tym razem kasa, no właśnie w eToto, takie klasyczne, symboliczne dwie dychy na grę. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Jak już tu jesteś, subskrypcja kanału obstawiamy. Zawsze jest wymagana łapa w górę kliknięta, no właśnie, pod tym filmem. I w komentarzu tu będzie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu promocyjnym pomiędzy Majorką a Realem Madryt. Dopisujecie swój nick gracza z eToto, albo jeżeli posługujecie się mailem, bo można tak i tak, to proponuję maila w ten sposób, typujecie do 21:30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na eToto nie biorą udziału w zabawie standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale obstawiamy, czyli oczywiście do kuponów. Ej, a zanim przejdziemy do kuponów, Hondzyś, wszyscy znają, znany i lubiany administrator, moderator wszelkich treści obstawiamy, robi TikToka, ty. Codziennie szybkie wrzutki kuponowe, jeżeli chciałbyś sobie zerknąć, to ja Cię zapraszam. W ramach tego, że dopiero zaczął to robić, to pierwszy link w opisie pod filmem. Opis pod filmem masz, pierwszy link to jest normalnie link bezpośredni do konta Hondysiowego. Chyba, że już nie robi, ale myślę, że robi. Także serdecznie zapraszam, a ja przechodzę do kuponów na dzisiaj i zaczynamy od kuponu szanownego pana Wiktora. Lekki weteran, 48 podanych kuponów, 19 trafionych, 4,401 jeszcze zostało profitu. Jakiś tam jeden z ostatnich wygranych macie na ekranie jak zawsze. 3100 prawie na kuponie, 3 typy, 1100. Na stawce oczywiście overki 1,5 gola. Dorzutki klasyczne z Ligi Hiszpańskiej, pierwszej z Ligi Hiszpańskiej, drugiej. Niektórzy twierdzą, że to fajnie po prostu podbija kurs kuponu, a over 1,5 gola nie jest jakiś mega wymagający, więc tutaj no nie ma za bardzo o czym gadać, jeżeli chodzi o te overy, bo to jest jakby inauguracja, początek, zupełnie startowa faza sezonu, więc nie wiemy, czy te ekipy będą grały overowo, czy też nie, no ale mamy propozycję na overa 1,5 i mamy Raków z remisem i under 3,5 goli. No Raków z tym Górnikiem, czyli generalnie Wiktor zakłada tutaj, że no, że Raków nie przegra, nie? Warto zerknąć, od razu mówię, na ostatnie mecze Górnika, bo to jest 2
2-1 zwycięstwo z Radomiakiem na wyjeździe. 1-0 zwycięstwo z Pogonią na własnym terenie. Jak wiadomo, Raków wygrał z GKS-em Katowice ostatnio, no i znaczy przedostatnio, a ostatnio remis na własnym terenie z Lechem 0-0. No to jest taki bezpieczny typ, bym powiedział, bo i Raków dużo nie traci i pewnie za Papszuna będą dobrze grali po prostu. No tutaj coś takiego sobie wybrał Wiktor, czyli nasz weteran. Chciałbym, żeby 2 koła dorzucił do profitu ogólnego. Trzymam kciuki. Propozycja numer 2. Damian, 17 podanych kuponów, 8 trafionych. Tu profit jest fajny, bo jest 8117, 650 na 1664. Szczerze wam powiem, podoba mi się ten kupon. Oczywiście tak, jeżeli chodzi o Holandię, no to wiadomo, że to jest początek sezonu. Feyenoord gra na wyjeździe z Zwolle. Uwielbiam tą drużynę i ich nazwy wymawiać. I teraz tak, z tym Feyenoordem jest taka historia, że oni wygrali ten super puchar Holandii z PSV Eindhoven po szalonym meczu, ale pierwszy mecz ligowy z Willem Twee z 1-1. Trochę bomba, trochę wtopa, trochę niespodzianka. Utrecht natomiast Zwolle wygrał pierwsze spotkanie ligowe, czyli Zwolle przegrało po prostu pierwszy mecz ligowy 1-0. No tutaj jest ładowany, handicap minus 1,5, czyli Feyenoord musi wygrać minimum 2 golami. Pewnie troszkę w ramach tego, że będą chcieli sobie powetować tą wtopę na początek sezonu, w coś takiego idzie. Damian dorzuca Wikingi z remisem i over 1,5 gola. To jest liga, jakby kto nie wiedział, norweska. Grają na wyjeździe z Rosenborgiem, ale jak sobie zerkniesz na tabelę, to od razu rzuci ci się w oczy, że ten Wikingi są generalnie faworytami. Oni są zaraz za, może nie zaraz, ale na drugim miejscu w momencie nagrywania filmu, za Bodo po 18 kolejkach. Oczywiście drugie, trzecie, czwarte, piąte nawet miejsce to jest mocna grupa pościgowa Bodo, tu jest mocny ścisk na zapałeczki. A jeżeli chodzi o Rosenborg, no to jest taki typowy średniak na razie, nie? Środek tabeli, 10 miejsce na 16 ekip, no to od razu widać na pierwszy rzut oka, że to Wikingi walczą tutaj o jakieś większe, ciekawsze cele. Idzie pod Wikingów Damian z podpórą dodatkowo i overek 1,5 gola, 2 gole muszą być w tym meczu, Liga Norweska ligą overową, no trzymam kciuki. Propozycja numer 3 jest od Dawida. Dawid, mocny debiut może być na 40 000 zł. Ja powiem ci tak. Oczywiście stawka mocna, to nie podlega żadnej dyskusji, stawka z kosmosu, ale jak sobie tak patrzę na ten kupon, no to moim zdaniem to są dobre typy. Oczywiście mamy ten Real Madryt po superpucharze z Atalantą. Czyste zwycięstwo, inauguracja Majorka na wyjeździe. Wiadomo, że mają gwiazdorski skład. Czyste zwycięstwo. Czyste zwycięstwo Manchesteru City. Tutaj w ogóle jest dla mnie mocno zastanawiający kurs na Manchester City, bo gdzieś tam w drugiej części sezonu pewnie 1,80 na zwycięstwo Manchesteru City to nie znajdziemy, nie? Generalnie. Wiadomo, jest początek sezonu, czasem te kursy wyższe można połapać. Mamy BTTS-a w meczu Akureyri ze Stjarnarem, Islandia. No może mogę wam przytoczyć cyferki. 19-0-0, 19 kolejka swoją drogą. Akureyri 18 meczów, 27-32 w golach. Stjarnar 18 meczów, 33-34. Tutaj jest liczone na BTTS-a. Myślę, że w ciemno rzucany ten BTTS po prostu. Overek 2,5 goli w meczu Celtico. Oni zaczęli bardzo dobrze ligę szkocką. Tutaj jakby kto pytał, mecz już o 16-0-0. Zaczęli dobrze ligę szkocką, wygrywając 2 spotkania. Jeżeli chodzi o Hibernian, to oni, słuchajcie, 2 spotkania przerżnęli na początek sezonu, a to jest 1/8 finału, nie? 1/8 finału ligowego. Tutaj jest propozycja overka 2,5 goli w całym meczu. No i mamy jeszcze naczute rzuty rożne w meczu Werony i Napoli. Mówię naczute, bo to jest pierwsza kolejka. Totalnie nie mamy pojęcia, czy te ekipy będą biły rzuty rożne, czy nie. No ale taką wizję sobie Dawid tutaj wymyślił. 40 000 zł. Oj, byłoby chwalone. Lecimy dalej, bo tu nie ma co, wystarczy trzymać kciuki i pędzimy dalej do kuponu Michała. 19 podanych, 7 trafionych, 2664 profitu. No i tutaj mamy taki zabieg, że jest łapany kurs nieco poniżej podwojenia. 2,06, 1300 zł na 2122. Chelsea z golem, czyli generalnie moim zdaniem turbo w dupę niski kurs na tego gola Chelsea. Jakieś 1,45 chociażby dali, nie? To jest naprawdę turbo w dupę niski kurs. Moim zdaniem, w mojej opinii, biorąc pod uwagę to, jaką ekipą jest Chelsea i jaką ekipą jest Manchester City. Mamy gola underdoga, no bo Chelsea jest underdogiem i też naczute rzuty rożne. No bo też za bardzo nie możemy sprawdzić sobie ostatnich meczów Majorki. No i jedynie ten mecz Realu Madryt w superpucharze z Atalantą oczywiście. No tu jest ładowany za 1300 zł gol Chelsea. Są ładowane rzuty rożne pod overa w meczu Majorki i Realu Madryt. To może być 8 trafiony kupon Michała. A trzymamy za to kciuki i idziemy dalej do kuponu do Tobiasza, który 29 razy typował na kanale. Obstawiamy 4.
14 razy. Udało się trafić, jest bardzo fajne, 10 578 zł profitu, 1602 inwestowane dzisiaj na 5100, czyli kolejna mocna stawka, trzy typy. Cagliari z golem, Cagliari na inaugurację ma Romę, czyli też klasycznie grany gol underdoga. Wiem i widzę po grupach, że sporo osób w tych pierwszych kolejkach, pierwszej, drugiej, trzeciej, stara się łapać gole underdogów, bo te kursy są naprawdę ciekawe. Właśnie dlatego, że nie wiemy, jak dane ekipy, nawet te ekipy mocnych faworytów, będą się prezentować i te kursy z biegiem czasu, jeżeli te ekipy faworytów będą się dobrze prezentować, no to oczywiście będą coraz niższe, nie? Gol underdoga, under 2,5 goli w meczu Oser, to jest Beniaminek w ogóle w lidze francuskiej, Oser z Niceum, Nicea, oczywiście początkowa faza z zeszłego sezonu, turbo dobra defensywa, bardzo mało goli padało w ich meczach, tutaj jest proponowany under 2,5 goli i over 2,5 goli w meczu Hartberga i Austrii Wiedeń. Trzecia kolejka austriackiej Bundesligi, ekipy jak na razie overowe, Hartberg 2 mecze, 5 goli w ich spotkaniach, jeżeli chodzi o Austrii Wiedeń, 2 mecze, 5 goli w ich spotkaniach, no proponowany klasyczny over 2,5 goli na 5139. Propozycja kolejna jest od Olka. Ostatnio bardzo ładnie trafiony kupon, całkiem niedawno, 36 razy typowane, 17 razy na zielono, 9483 zł profitu, czyli tym kuponem, a można powiedzieć nawet dwoma kuponami, bo stawka jest rozbita. Olek przebija 10 tysięcy profitu i taką mam nadzieję i generalnie podoba mi się ten kupon. Podoba mi się overek 2,5 goli w meczu Chelsea i Manchesteru City, bo tak, po prostu. Nie patrzę za bardzo na ten mecz o tarczę wspólnoty Manchesteru City, Manchesteru United, tam było 1-1, okej, okay, under. Wydaje mi się, że Chelsea to będzie dalej tak. Taka ekipa jak w zeszłym sezonie, że no ta defensywa nie będzie do końca dojeżdżała, a w ofensywie będą w stanie postraszyć nawet tych najmocniejszych, nie? W zeszłym sezonie trochę tak to wyglądało. Overek 2,5 goli i zwycięstwo Lons. Lons, które gra, proszę ciebie, przyjacielu typerski. Czekaj, gdzie mam to Lons? Nie mam Lons? Mam, na wyjeździe z Angers. Nie wiem, czy Angers... Czekaj, Angers to też Beniaminek. Lens, czyli ekipa, która zakończyła poprzednie rozgrywki Ligue 1 na, moim zdaniem, no, nie za wysokim miejscu jak na nich. Generalnie spodziewałem się więcej po Lens, to była siódma lokata. I tak jak mówię, Angers, Beniaminek jest ładowane pod faworyta, no po prostu tu za dużo też nie powiemy w tych pierwszych kolejkach, ciężko cokolwiek wysupać o tych meczach, no trzeba na czutkę na razie rzucać te typy, tak jak tu niektórzy chłopacy robią, no bo 1800 zł ładowane na czutkę, nie? Na zwycięstwo Lons, no ale Lons jest faworytem, pewnie kadrowo-piłkarsko jest ekipą zdecydowanie lepszą niż Angers. Coś takiego celuje Olek, ja trzymam kciuki, bo tu naprawdę 10 tysięcy profitu może zaraz być z tych kuponów i to by było coś dobrego. Dwa ostatnie, trzy ostatnie kupony, jeden z nich jest od Adama, 15 razy typowo 5 trafionych, 6371 to też jest dobry profit. Manchester City minimum 2 gole, mecz, o którym gadaliśmy. Zwycięstwo Lazio, Lazio, które gra na własnym terenie z Wenecją. 1,45 tutaj w momencie nagrywania filmu, czyli kurs taki klasyczek, można powiedzieć, pod faworyta na własnym terenie. Też trzeba powiedzieć, że Wenecja jest Beniaminkiem w tym sezonie. Jakby awansowali po zeszłym sezonie Serie B, awansowali do Serie A, co ja ci będę gadał. Czyli zwycięstwo faworyta i mamy... Ciekawe ze swoją drogą, jak Lazio będzie sobie radziło bez Ciro Immobile. To jest bardzo ciekawy. I mamy jeszcze overek 2,5 goli albo BTTS-a w meczu Kortrijk i Standardu Liège, Liga Belgijska, czyli ten klasyczny zakład. Jeżeli ktoś liczy na gole, może sobie tak ciut bezpieczniej polecieć w to albo to. W sensie, że jeżeli będzie jedna z tych dwóch opcji, albo over 2,5 goli, albo BTTS, to masz kupon na zielono, oczywiście, znaczy typ. Oczywiście może być to i to. I wtedy też oczywiście to się zieleni, nie? Więc coś takiego proponuje Adam. Przedostatni kupon jest od Szymona, który 5 razy typował, trafił 3 razy. I na razie to jest 8286, bo ci powiem, że ostatnio ładnie siadło i takie stawkowanie u Szymona jest, że ten profit przy trzech trafionych kuponach na 5 granych jest naprawdę fajny, no 8 koła, czyli tutaj też zbliżamy się do 10 tysięcy czystego profitu, za 700 zł mamy 1539, Bolonia, ta fantastyczna Bolonia z zeszłego sezonu nie może dzisiaj przegrać, nie ma dzisiaj przegrać zdaniem Szymona z Udinese na własnym terenie i mają być minimum 2 gole, czyli taka klasyczna podpóra pod faworyta i dorzucone over 1,5 gola, no i PSV Eindhoven ma prowadzić do przerwy, czyli taka podbitka na faworyta, ja to zawsze powtarzam, że masz na przykład na PSV Eindhoven zwycięstwo 1,17, ale jak już dasz prowadzenie do przerwy, no to to już wygląda zdecydowanie lepiej. 5-1 pierwszy mecz PSV Eindhoven z Waalwijk w lidze. Do przerwy prowadzili z tym Waalwijk 3-0, jeżeli chodzi o Heraklesa, zremisowali na inauguracji ze Spartą Rotterdam 0-0. 1539, ten kupon mi się podoba, mimo że bet połówkowy, pewnie większość z was wie, że ja te bety połówkowe, tak wiesz, na dwa razy, ale ten akurat mi się podoba. Fajny bet połówkowy, myślę, że PSV znowu od pierwszej minuty będą mocni. No i ostatni kupon, słuchajcie, od Artura, to jest debiut, jest łapany singiel, mocno grany, z mocnym kursem. Westerlo,
Sprawdź sobie tabelę Ligi Belgijskiej. Ja wiem, to jest początek rozgrywek, czwarta kolejka, ale to Westerlo zachwyca na razie. Naprawdę zachwycają. 3 mecze, 3 zwycięstwa, 9 punktów, 11 do 5 w golach, fajne ofensywne mecze, 3 do 0 Serge Brugge wygrali, 4 do 2 z Mechelen na wyjeździe, 4 do 3 z Royalem Union w poprzedniej kolejce. Andrzejek mi mówił o tej drużynie i faktycznie oni grają fajną piłkę w tej Belgii na razie. Chęt, zwycięstwo na inaugurację, potem 2 mecze w łeb. Może Cię to zainteresuje, jakaś podpóra, over 1,5 gola, coś tego, wiesz o co chodzi. Taka propozycja od Artura i tym kończymy. Przypominam Ci, bo Etoto dzisiaj wraca do promocji powitalnych. Złotówkę dajesz na Real Madryt. Taki kupon jak teraz widzisz. Jeżeli Real wygra, to dostajesz w prezencie 200 zł na grę i może skorzystać każdy, kto nie ma konta w Etoto. Każdy, kto konto w Etoto założy z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Wrzucam Ci jeszcze taki banerek, żeby przypomnieć Ci o tym podwojeniu depozytu do 200 zł. To znaczy, żeby zapisać się do promki na mecz Realu, trzeba płacić od 50 do 200. Do 200 zł podwajają, czyli jak jesteś mocnym graczem i chcesz trochę więcej kasy wsadzić po prostu, no to jak wpłacisz 200 zł, dostaniesz od razu kolejne 200 i z konta głównego grasz za złotówkę zwycięstwo Realu. Jeżeli Real dzisiaj wygra, to po weekendzie w przeciągu 48 godzin masz 200 zł na grę i masz dobę na wykorzystanie tego. Osoby zainteresowane promocją, pierwszy komentarz pod tym filmem. Ja za dzisiaj dziękuję. Jeżeli będzie transmisja na żywo, poinformuję na Instagramie jak zawsze. Dobrego dzionka, uśmiechu na twarzy. Pozdro, siema. Elonara.